Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest Star Wars The Old Republic. Od razu uprzedzam, że to nagranie nie komentuję na żywo, jakby nie mogłem, przynajmniej nie wszystko, co tutaj dzisiaj usłyszycie, jest na żywo. Nie mogłem tego zrobić, nie miałem możliwości wczoraj wieczorem. Ale okej, to jest PvP. Próbuję zabrać się do tego Star Wars The Old Republic z najlepszej możliwej strony, żeby jakoś was zachęcić do podzielenia mojej sympatii do tej gry. Na razie mi się to ze słabym skutkiem udaje. W zasadzie to niespecjalnie mi się udaje. Okej, ale przejdźmy do rzeczy. To jest PvP. Ta strefa wojny nazywa się chyba The Civil War. Ale nie jestem tego do końca pewny. Tam w górnym lewym rogu tak jest napisane. Nie przywiązywałem do tego specjalnej wagi. O co tutaj chodzi? Po dwóch stronach mapy są drużyny. Z jednej strony imperialna, czyli moja, ja gram Bounty Hunterem. Po drugiej stronie, w tamtym statku, który widzieliście może przez chwilę naprzeciw, są republikanie. Zastartujemy stąd, wsiadamy na speedera i lecimy na pole bitwy. Przyznać muszę, że PvP w tej grze udało się niezwykle dobrze. Bardzo mnie to cieszy, no bo początki są zawsze trudne, a tutaj z grubej rury od razu mamy trzy pola bitew i każde jest interesujące. To są oczywiście jakaś forma kopiowania pewnych pomysłów znanych z innych popularnych produkcji, ale i tak wprowadzono tu tyle takich fajnych smaczków, ciekawych rzeczy, że gra jest warta uwagi. O co tutaj chodzi? Po dwóch stronach pola bitwy, to już powiedziałem wcześniej, mamy statki, z których wysiadają przedstawiciele tych dwóch frakcji. I teraz nasze zadanie polega na przejęciu trzech dział, które znajdują się na powierzchni tej planety. W tej chwili jesteśmy w dziale przy kontrolce działa centralnego i za każdym razem, kiedy przejmujemy to działo, to ono zaczyna strzelać w statek wroga, zadając mu obrażenia. W prawym górnym rogu widzicie, że dwa działa przyjęliśmy my, bo są zaznaczone na zielono. To jest poziom obrażeń naszego statku w prawym górnym rogu, a na czerwono jest poziom obrażeń statku przeciwników. Okej, wystraszyliśmy tutaj. A widzicie, jak strzela? To strzela do statku rebeliantów. Mamy przejęte działo centralne i prawe. Oczywiście, jak przejmiemy trzy działa, no to będziemy z trzech ładować, a tutaj z tego jednego strzelają do naszego statku. Wszystko jest dosyć wyraźnie widoczne. Bardzo interesująca, naprawdę bardzo interesująca mapka. Ja gram lekarzem, to znaczy z jednej strony skupiam się na zadawaniu obrażeń, ale z drugiej też na leczeniu. Talenty rozbudowałem w leczenie i teraz przynajmniej na tym etapie fabuły, na tym etapie rozwoju postaci, ja mam poziom 15, czy 16 w grze, a może nawet 17, nie wiem. Muszę przyznać, że zabawa wygląda bardzo interesująco. Można zarówno lekarzem, jak i że lekarzem można zadawać całkiem solidne obrażenia. Okej, co my tutaj mamy? No tego za bardzo nie mogłem podleczyć. Zaraz wam opowiem o tych różnych rzeczach, które tu się dzieją na polu bitwy. Ja próbowałem go leczyć. No i mam teraz trzech przeciwników przeciwko sobie, ja tu wiele nie podziałam. Ale można ich zniechęcić od zajmowania tego działa. Krótko mówiąc, trzeba ich jak najdłużej przytrzymać z daleka od tego, tak żeby nie mogli tego działa przejąć. Nie jest to łatwe, jak widzicie. No z trzema to w ogóle nie ma szans nawet walczyć. Ale nie zaszkodzi popróbować. Jak mówię, wszystko, żeby ich powstrzymać. Sam na sam może bym pokonał tego rycerza. A, mam nawet film, jak walczę z rycerzem. To może wam kiedyś pokażę, jak będziecie mieli ochotę. Zaczynamy znowu na starcie i teraz rzućcie okiem. Wsiadamy na speedera i oblatujemy całe pole bitwy. Dzięki temu można sobie rzucić okiem na te wszystkie działka, kto które zajmuje, gdzie są ludzie, gdzie można pójść i bezpiecznie zająć. Bardzo ciekawy pomysł, fajne rozwiązanie. Przypuszczam, że to był jakiś bajer, który tylko przez przypadek okazał się być taki skuteczny i sensowny. Cóż ja tu mam? Ja mam dwa, właśnie w tej chwili, w tej rozgrywce mam jeden czar leczący. Czar, jedna zdolność, umiejętność, ale się wpakowałem. Którego chyba dosyć rzadko wykorzystuję, bo jakoś sojuszników nie mam za zbyt wielu w pobliżu. I oprócz tego mam jeszcze specjalną umiejętność, taką specjalną zdolność, która przełącza broń w tryb leczenia. Jeżeli strzelam w swojego sojusznika, to oczywiście nie zadaję mu obrażeń, tylko leczę odrobinę te, które on otrzymuje. Nie ma tego wiele, ale od taka przyjemna rzecz. Teraz ja siebie leczę za to. No i ten biedny rycerz Jedi próbuje mi tu krzywdę zrobić, co mu się nie uda za bardzo. Ten żółty pasek na dole to jest pasek przegrzania mojego sprzętu. Bounty Hunter, korzystając z czarów leczących, też przegrzewa swój plecak z czarów. Wybaczcie tą
nie są czary w żadnym wypadku. I jeszcze go dobijemy. Tak jest. To nie są czary, tylko zdolności, umiejętności. Przykrzywając plecak po prostu blokujemy swoje zdolności, nie możemy z nich korzystać. Trzeba uważać, żeby sobie z tym, żeby nie przesadzić, bo w pewnym momencie na polu bitwy, wtedy kiedy będziemy potrzebowali używać naszych zdolności, to nie będziemy ich posiadali. Każda klasa ma taką możliwość leczenia się. Wtedy przybywa zdrowia i ubywa tego, w moim przypadku, paska przegrzania. Na 14 poziomie każda postać dostaje sprint. To jest taka zdolność, która zwiększa prędkość poruszania się o 35%, ale nie może być używana podczas walki. Fantastycznie jest to rozwiązane, po prostu za każdym razem, kiedy nie jesteśmy w walce, nasza postać biega szybciej. Jak jesteśmy, to ten tryb się wyłącza. No widzicie, teraz będę leczył przy użyciu broni trochę. Soku ci się chciało? A pozwolisz mi skończyć nagrywać, synku? Zabij mi. Znaczy, zemdlał mi kolega na polu bitwy. Uwierzysz? Nie uwierzę. Nie uwierzysz zupełnie? Okej, przejmujemy też to działko. Jak na razie dosyć spokojnie wygrywamy tutaj. Hej, synku. To jest twoja kolega? Tak, to są moi koledzy. Jeszcze wiesz co, dosłownie ja wiem, z 10 minut niecałe będę i potem ci dam soku. A kto co sobie biegł koło twojej kolegi? To jestem ja tutaj na środku, wiesz? Ten facio, taki, to jestem ja. Widziałeś? Ale ten przed tobą. Przed tobą to jest mój kolega. Nie, przed tobą. Ten co tutaj biegnie? A to jest mój przeciwnik, to jest taki sport, wiesz? To jest taki sport, że trzeba sobie strzelić golem. Są trzy bramki. Każdą bramkę trzeba zdobyć. I ten tutaj kolega próbował bramkę zdobyć, ale mu nie pozwoliliśmy. Dlaczego nie pozwolili? Bo taki jest sport, to jest taki konkurs, wiesz? Kto zdobędzie więcej bramek, ten wygrywa. Ale musiałeś pozwolić. Nie, nie zawsze jestem miły i nie zawsze na wszystko pozwalam. Przecież wiesz. Wiesz. Zobaczcie tą przerwę. Cóż, trochę tak jak się komentuje. Powiem wam szczerze, że już się tak przyzwyczaiłem do komentowania, że jak na żywo mi jakoś łatwiej. Ale nie miałem możliwości, nie mogłem gadać, bo mój syn tutaj spał w pobliżu. On jest chory. Teraz. Na ospę. Mam nadzieję, że ja już... Okno ci odsłonić? Nie, no dobra, zaraz do was wracam. No dobra, lecimy dalej z tym goksem. Jest tu kilka rzeczy, o których nie powiedziałem. Przede wszystkim poziomy graczy. One są różne tutaj, być może zwróciliście już na to uwagę wcześniej, ale to nie ma znaczenia. Umiejętności, właściwie nie umiejętności, zadawane obrażenia, odporność, punkty życia, wszystko zostaje podniesione do jednakowego pułapu. To oczywiście jest w jakiś sposób zmodyfikowane przez sprzęt, ale poziomy zostały znormalizowane. Krótko mówiąc, każdy przeciwnik jest na tym samym poziomie, co my, tak wirtualnie. Na przykład tutaj jest mój przeciwnik ma 20 poziom, ja mam 15, ale jesteśmy, znaczy równe mamy szanse. Jego przewaga polega na tym, że on ma wyższy poziom doświadczenia, więc ma więcej umiejętności dostępnych. Ale poza tym te umiejętności zadają bardzo podobną ilość obrażeń. Okej, trzeba uciekać, bo tutaj spotkałem dwóch przeciwników naraz. Mam nadzieję, że on pójdzie za mną. I bardzo dobrze. Właśnie to jest, jak wiecie, w takiej sytuacji, jak wiem, że nie mogę zdobyć danego punktu, bo tam jest za dużo przeciwników, to zawsze warto ich odciągnąć. Jest szansa, że ktoś z naszych podejdzie tam bliżej. No, podleczymy się trochę. To jest zaskakujące, bo jest niesamowity balans w tej grze. To przynajmniej co do tej pory zwróciłem uwagę. Znaczy, balans polega mniej więcej na tym, że ja nie spotkałem jeszcze przeciwnika, którego nie byłbym w stanie pokonać. Więc może być po prostu tak, że mój koleś jest lepszy niż pozostali. Może właśnie nie ma balansu. Ale ja wiem. A podleczymy teraz kolegę z drużyny. Co jeszcze ciekawego jest? W trakcie bitwy dostajemy medale. Ja mam w tej chwili... Medale są po lewej stronie na dole, przy wizerunku naszej postaci. Te ikonki takie małe. Po prawej stronie są takie odznaczenia związane z polem bitwy. I ja właśnie mam trzy medale tutaj dostałem. One otrzymuje się za leczenie. No i tutaj chyba nie przeżyję zbyt długo.
Za konkretne działania na polu bitwy. O, ale mnie zaraz tu nie zaszlachtują. No tak. Czyli wracamy na statek. Dostajemy medale i za te medale są dodatkowe punkty doświadczenia, dodatkowe punkty waloru. Tak, walor to się nazywa, te punkty, które PvP, które się tu zdobywa. Za nie potem można kupić sprzęt. Ja jeszcze nic na razie nie kupowałem, także nie będę się wypowiadał jakoś strasznie w tej sprawie. Jak widzicie, dosyć mocno prowadzimy. 315 do 105. Wiecie co, to jest ciekawa... Zawsze jak grałem w World of Warcraft, to Horda w większości przypadków wygrywała PvP. No i tutaj grając w Star Wars The Old Republic, Imperium wygrywa non-stop, naprawdę. Znaczy może to być przypadek, może po prostu początek. Odrzucimy trochę przeciwników. Może się uda uciec temu drugiemu, a może nie. A może mi się nie uda uciec. O, ja cię kręcę. Znowu mnie rozłożą chyba. Spróbujemy plecakiem ich trochę pojechać. Ach, no cóż. Następnym razem obiecuję, że będę nagrywał, że będę komentował w trakcie nagrania, jeżeli to was zainteresuje. Mam fajny meczek, jak pokonałem rycerza Jedi, to już wam mówiłem. I jak pokonałem tego, jak się tam, trupera. Bardzo interesujące. To jest, strasznie podoba mi się to, że jak do tej pory rycerze, no jak do tej pory postać lecząca potrafi naprawdę sporo zrobić zamieszania na polu bitwy przy użyciu zadawanych obrażeń. Można wybrać, albo zadajemy obrażenia, albo leczymy. I przy tych niskich poziomach nie ma to wielkiego znaczenia. I tu będziemy dobrze. Ja nie wiem, czy to nie świadczy o braku balansu. Podleczmy tego naszego sojusznika troszkę. Może się uda przetrwać tutaj tych trzech. Widzę, że nas też jest trzech. Widzicie? Mogę też strzałami leczyć. To nie leczy zbyt dobrze, szczerze mówiąc. Jednak zaletą tego jest fakt, że jestem mobilny. Mogę biegać i leczyć. No ale tam leczę maksymalnie za 300 punktów, a tutaj widzicie 1500, 1700. A jak... O! Statek rebeliantów, republikanów się rozwalił. Szkoda, że nie pokazałem tego. No i okej, co ja tu mam? 3 medale. Ilość obrażeń zadanych, ilość leczenia. Bardzo fajnie, bitwa wygrana. Dostałem ileś tam komendacji, czyli tych znaczków, za które potem kupimy sprzęt. Valor to jest jeszcze jakaś punktacja, punkty doświadczenia. No warto przychodzić do PvP. To jest bardzo, bardzo udany element tej gry. No nic, pozdrawiam was, trzymajcie się bardzo serdecznie. Nie, ja was pozdrawiam bardzo serdecznie, wy się trzymajcie ciepło. Pa, pa!